imienia księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach. Przedstawiamy wyroby wykonane przez naszych uczniów na warsztatach artystycznych, m.in. bombki, ozdoby z koralików, kartki, stroiki, aniołki na stół oraz sprzedajemy taką zimową herbatkę. Ogólnie zbieramy na potrzeby uczniów. Wiadomo, w szkołach są różne potrzeby. Czasami trzeba dołożyć do wycieczki, czasami trzeba zrobić jakąś dekorację, więc takie na potrzeby szkolne zbieramy. Mamy dzisiaj wystawę zdjęć z pobytu nas na Ukrainie i dzisiaj też chcielibyśmy sprzedać, rozprowadzić jak najwięcej kalendarzy kresowych, z których cały dochód pójdzie na wyjazd w przyszłym roku młodzieży na Ukrainę, po to, aby ratować nasze polskie groby na naszych polskich starych nekropoliach. My jesteśmy z Pieszyc, reprezentujemy przedszkole numer 2 w Pieszycach, publiczne przedszkole numer 2 w Pieszycach. Na jarmark przynieśliśmy ozdoby wykonane przez rodziców, przez dzieci, przez Radę Rodziców i też przez dzieci wykonane w przedszkolu razem z paniami. Pieniądze zebrane przeznaczymy na rzecz dzieci przedszkolnych po prostu. Śnieg zasypał całą ziemię, wszędzie słychać dzieci śmiech, czas na mnie.